Jeszcze pół roku temu w miejscu, gdzie ulica Kolonia łączyła się z obwodnicą, były chaszcze i podmokły teren. Dziś trwa budowa kolejnych 5 kilometrów obwodówki, tych najbardziej newralgicznych. Ogrom prac widać gołym okiem. Drogowcy zamknęli już wyjazd na Olecko przez ulicę Kajki. Objazd wytyczono jednym pasem nowej drogi, a przed wykonawcami budowa najtrudniejszych obiektów, wiaduktów, przejazdów i ślimaków. W historii miasta nigdy nie powstawały tak wielkie i tak wiele obiektów inżynieryjnych, które będą służyły po zakończeniu inwestycji do tego, żeby można płynnie było jechać i zjeżdżać w określonych obszarach naszego miasta. Obecnie powstają dwa duże węzły komunikacyjne. Przy ulicy Kolonia budowany jest wiadukt łączący Ełk i okoliczne miejscowości. Obwodnica będzie przebiegała pod nim. Powstaną dwa ronda, które pozwolą na bezkolizyjne włączanie się do ruchu i zjazdy z obwodnicy. Podobnie będzie przy ulicy Kajki. Nasza droga przy węźle Kajki będzie miała charakter drogi GP, czyli głównej przyspieszonej. Są to dwa razy po dwa pasy ruchu jeszcze. Natomiast sama droga na Olecko, tutaj łącząca Ełk z Oleckiem, będzie przeniesiona wiaduktem górą. Samo przygotowanie terenu pod budowę nie było łatwe. Na papierze wyglądało to ładnie. Cała ta droga została tutaj bardzo pięknie zaprojektowana, jeżeli chodzi, czyli wszystkie nieużytki, które tutaj się znajdowały, zostały wykorzystane pod drogą, czyli szereg różnych technologii, od wymiany gruntu tutaj do 7 metrów, nawet przy węźle Kajki oczywiście, czyli wymiana całego torfu, oczywiście teren cały zalewowy, plus w miejscu, w którym się znajdujemy, mieliśmy około 300 metrów zbrojenia podłoża. Teraz tego jest nie widać oczywiście, ale zbrojenie podłoża, czyli tych wszystkich nasypów, polegało na zbrojeniu kolumnami żwirowo-betonowymi do długości 11 metrów. Z budowy obwodnicy już korzysta miasto, bo udało się wynegocjować z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad remonty kilku ulic w samym Ełku. Prace trwają na Kajki i 11 listopada, na Łukasiewicza i na Suwalskiej, gdzie wymieniane są chodniki. Nas to bardzo cieszy, że udało się przy okazji to załatwić, ale nie jest to ostatnie zdanie i ostatnie działanie, bo mamy zamiar dalej rozmawiać z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, żeby podejmować kolejne działania związane z modernizacją ulic krajowych w naszym mieście, bo one w przyszłości, mówię tutaj o ulicy 11 listopada, Kajki, Suwalskiej, Łukasiewicza, staną się ulicami miejskimi i to my będziemy nimi zarządzali, będziemy je utrzymywali. Za kilka miesięcy drogowców czeka najtrudniejsze zadanie, zbudowanie wiaduktu nad linią kolejową do Orzesza. Będzie to największy wiadukt w tej inwestycji, aż 9-przęsłowy. Na drodze stanęła jednak kolej, która opóźnia przekazanie swojego obiektu pod budowę drogi. Pierwotnie obwodnica miała być gotowa w październiku. Wszystko zależy też od przekazania przez kolej obiektu WK02, czyli rozkopania i zdemontowania linii kolejowej. I tak naprawdę tutaj nie jesteśmy w stanie. Na dzień dzisiejszy jest to termin 2 listopada. Termin z technologii wykonania takiego obiektu jest około 4-5 miesięcy. Także wchodzimy oczywiście też w okres zimowy, który nie był zakładany, bo szereg prac nie można wykonać w minusowych temperaturach. Także tutaj też jest jakaś niewiadoma. Nową obwodnicą pojedziemy najprawdopodobniej w połowie 2012 roku.